Rada Menedżerów to jest organ doradczy dla prezydenta, dla ludzi, którzy normalnie na co dzień działają. My z biznesu zauważamy pewne sprawy, które podpowiadamy, że należy realizować tak albo trochę inaczej. Dyskutujemy i pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać dalej, czy co ma być istotniejsze i ważniejsze, co można robić pierwsze, a co można robić drugie. Bierzemy udział w kształtowaniu nowego dokumentu strategii dla Elbląga. Na pewno są to ciekawe rady gospodarcze i na pewno te, które w odpowiedni sposób kształtują podejście samorządu do tego, co należy zdefiniować w dokumencie, który się tworzy, strategia. Długoletni dokument dla Elbląga, bardzo ważny, bardzo istotny. Jak promować miasto? Na pewno mamy podobny punkt widzenia. Elbląg na pewno nie będzie i region elbląski na pewno nie będzie jakimś w przyszłości przemysłowym ośrodkiem. Trzeba zapomnieć o dużych firmach, zakładach, największych łzach. To widać, że niezależnie od tego, jak, co, dlaczego się stało, to po prostu nie wchodzi w rachubę. Poza tym na dzisiaj duże konglomeraty nie mają racji bytu. A tak to jest kwestia położenia. To jest stała infrastruktura, która powinna być jeszcze lepiej rozbudowana i to jest turystyka. Być może wykorzystanie wód i zalewu w odpowiedni sposób w czasie będzie tworzyło inne środowisko. Będziemy pewnie za jakieś 10-15 lat inaczej widzieć wyglądający cały basen wodny, zalew. Być może podobnie jak koło Genewy albo Lucerny, gdzie trochę więcej żaglówek, gdzie więcej trochę tej turystyki, gdzie normalni ludzie, normalnie pracujący na co dzień zarabiają pieniądze i lukują swoje, że tak powiem, hobby w tym kierunku albo w innym. Wspólnie z panem prezydentem sfinalizowaliśmy zwaną część formalno-prawną związaną z wykupem gruntu. W tej chwili jest już procedowany projekt, także w przyszłym roku nie chciałbym tutaj się deklarować i później być rozliczony z tego słowa, ale robię wszystko, żeby jak najszybciej była dokumentacja. Co prawda są pewne tak zwane utrudnienia formalne, ale to nie wynikające z tego, że pan prezydent czy ja tutaj coś tam jednak gdzieś tam z naszej strony są jakieś po prostu zachwiane. Specjal pub powstanie, będzie pobudowany i to gwarantuje, to się nie zmieni, to się nie może już odwrócić. I będzie Elbląski Oktoberfest. Będzie to taki mały lokal, mały budynek i to będzie taka nasza duma, można powiedzieć, browaru elbląskiego. I nie tylko, ale także i grupy Żywiec. Jestem dumny z tego, że pan prezydent zaprosił mnie do Rady Menedżerów. My jesteśmy, można powiedzieć, w sposób taki prosty, do dyspozycji pana prezydenta. I jak będzie funkcjonowała Rada Menedżerów i jak będzie rozliczona Rada Menedżerów, bo to też tutaj padło to pytanie, to zależy także, znaczy to nie zależy także i od nas. Dzisiaj mówimy o strategii, tak? Chcemy dzisiaj zobaczyć wysłać pierwszego czytania, które zostało napisane. Chcemy się do tego odnieść, mieć jakieś takie swoje osobiste zdanie, tak? I to jest właśnie przesłanie Rady Menedżerów. My jesteśmy jako biznes elbląski dla miasta Elbląga. Jeżeli chodzi o budżet, no to wiadomo, no budżet jest pan prezydent, tak? Odpowiedzialny za to, co ma rozpisane i odpowiada personalnie. Czytałem tylko troszeczkę tą strategię miasta Elbląga. No jestem bardzo dumny z tego, że pozycja browaru w tym tak zwanej ocenie mieszkańców jest bardzo wysoka i to zobowiązuje nie tylko mnie, ale także i zarząd grupy Żywiec do tego, żebyśmy w jakiejś tam perspektywie czasu może bardziej zaistnieli. Mamy zmianę władzy, tak? Mamy odnieść się do tego w perspektywie następnych kilku lat. Minął rok. Można powiedzieć, że w tym roku wiele się zrobiło. Tak, tworzy się gdyby nową konstrukcję tych do zmian idącą w dobrym kierunku. Więc nawet jeżeli nas coś się nie podoba, nie podoba się wiele.
nie podoba się wiele, bo tacy powinniśmy być. Natomiast nie powinniśmy stwarzać jakichkolwiek klimatów, powiedzmy, deprymujących, spychających kogoś, powiedzmy, do depresji. My mamy być optymistami, bo optymizm pomaga nam bardzo wiele przezwyciężyć złych rzeczy. A od tego jesteśmy jako Rada Dyrektorów, żeby to, co już tutaj powiedzieliśmy, więc powtórzę, żeby służyć pomocą samorządowi, władzy, prezydentowi, żeby działo się jeszcze lepiej. Ja widzę dobry kierunek, jeżeli chodzi o Elbląg. To jest moje osobiste spojrzenie, trochę doświadczenia mam, myślę, międzynarodowego. Wszyscy byśmy chcieli, żeby jak najszybciej, ale krok po kroku dzieje się lepiej. To, że prezydent powołał tą radę, to już był sygnał, że chce słuchać, tak, i chce mieć tych rad. Tam, gdzie jest dialog, tam się dzieje o wiele lepiej. Krytyka jest skazana, bo przecież po to rozmawiamy. Jeżeli jest dobry dialog z dwie strony i mówimy o pewnych rzeczach, które nam się nie podobają, bez obrażania się, bo to jest bardzo ważne, mówmy to, co myślimy, nie obrażając się, to będzie to, o co nam chodzi. Właśnie między innymi to jest ta nasza rada menedżerów, żebyśmy mówili po prostu panu prezydentowi, no sorry, no nie jest tak, a może należałoby inaczej spojrzeć. Nie? Dlatego ja no dużo sobie tutaj obiecuję, będąc w Radzie Menedżerów, że coś zrobimy dla tego miasta, że pójdziemy dalej do przodu. Tak? I o to nam chodzi. Odczucia społeczne są trochę inne, że zmian nie ma, bezrobocie jak było, tak jest, inwestycji nie ma. Ile potrzeba czasu, żeby te zmiany zaczęły być odczuwane, że można było polemizować z takimi opiniami, załóżmy internetu? No, dwa lata jeszcze. Musimy być cierpliwi. No, przyszły rok będzie stabilizował bardziej to, co zaczyna być coraz ciekawsze i myślę, że trzeci rok już będą zauważone rzeczy, które wynikają z podjętych wcześniej działań, zmian i tak dalej. To nie jest taki proste.